Siema, z tej strony Xao i witam was w kolejnym odcinku Legacy Challenge. Wracamy do dwójeczki i do mojego ulubionego Legacy. Więc jestem dzisiaj u studentów. No i co? No i musimy się skupić na wyrywaniu lasek dla Tadeusza. No i oczywiście na studiach samych w sobie, no bo wiecie, ja mam skrócone studia. 24 godziny. No to jest hardcore generalnie, nie? I to co dostaniemy, to dostaniemy. Tego co nie dostaniemy, no to nie dostaniemy. Chodzi oczywiście o dyplom. Będzie cholernie ciężko, ale musimy sobie dać radę. Tak jak mówiłam, muszę się wziąć za aspirację Tadeusza, bo no, on ma w końcu romansowanie, więc niech romansuje na ile się da. I oczywiście nauka. Nauka jest bardzo ważna, no bo w końcu chce być ordynatorem. To nie jest takie, wiecie, takie hop-siup, nie? No, ta laska to widzę, sobie gada o takich tematach, które są idealne dla Tadeusza. Już jakieś dwa zakochania, już jakieś takie dziwne tematy. Patrzymy, czy się da z nią flirtować. No, oczywiście, że się nie da, bo jakby się dało flirtować, to by było źle. Daj tam jej jakieś smarowanie. I może się uda z nią jakoś tak normalnie w miarę. Czaruj ją tam i być do kibla w las. Jakaś taka średnia ta laska. Sprawdziłam w ogóle kulą z gadulą, nie? Sprawdziłam, ile mają chemii z kim. No i zobaczcie, co ja tutaj mam. Scholastyka. I inaczej mówiąc, Shelby. Ta sama Shelby, która jest u Sehio, nie? U mnie jest 3 razy, dlatego, bo kiedyś miałam problem z dodaniem czystych otoczeń i one mi się dodały jeszcze raz. No i dodały mi się raz i jeszcze drugi. Muszę się tych simów pozbyć ogólnie. No i co, ja mam jakąś Gabrielę Siodełko i Jankę Kowal. Zarąbiście, świetny wybór. Typie, nie masz gustu. Dopóki on ma tą aspirację z romansowaniem, to tego nie przeskoczymy, niestety. Dobra, weźmiemy się za naukę. I w ogóle przypominam wam o tym, że będziemy w nowym domu. I właśnie, w związku z nowym domem, w opisie będzie link do speed buildingu. Ze względu na to, że no nie chcę tego jako osobny film dawać, bo wiem, że nie każdy lubi speed build oglądać, a no nie jest to takie ważne, żeby z tego robić osobny film ogólnie, więc pokażę wam w przyspieszeniu, jak robiłam ten nowy dom, no i sami ocenicie, czy będzie spoko, czy nie, bo i tak sobie zagramy tutaj. Aha, dlaczego oni tak szybko odrabiają lekcje? Bo mam moda na szybsze odrabianie lekcji. Niekoniecznie przez studentów, ale działa też na studentów. No oczywiście, że nie zrobi mi lekcji, bo i po co, nie? Nie chowaj tych rzeczy, Urban. Co tu się dzieje? Czy ją wygina na wszystkie strony. O, Marysia Sałatka. Idealna kucharz. W ogóle typie, zamiast to marudzić na to, żeby to zachowywać, to weź może to zjedz. Jaki typ w ogóle? I ją też musimy ogarnąć, żeby ona nam w ogóle zdała. Jednak studia 24-godzinne to jest zbyt duży hardcore, nie? Oj, no jeszcze ona zaczęła śmierdzić, Boże. Ja wiedziałam, że tak to będzie. Jak ja wezmę za dużo tych simów na studia, zawsze jest cyrk. Oczywiście ma wykład, bo jakby inaczej. Teraz się weźmiesz za uczelnię. Mamy mnóstwo tych prac, to możemy je powykonywać. No i czemu ich nie robisz? O, zabawa. Ludzie, jesteście dorosłymi ludźmi. Zabawa nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest romansowanie z simkami innymi. Właśnie, tutaj jest jakaś ta typiarka, ta co chodzi w sukni. Może ją, może ona. No jak nie, no to kurde, no ta Sylwia, no nie jest brzydka, nie? To jest jej główny atut. No nie jest brzydka. Ale z drugiej strony jakoś tak nie chcę, wiecie, znowu pierwsza miłość, znowu ta pierwsza wygra i tak, nie wiem, jakoś nie widzę tego. Zresztą ona, no wiecie, ubiera się jak wygląda. Ubiera się jak się ubiera, ale ma pogoń za bogactwem. I mi to tak nie pasuje do niej, żeby ona się, wiecie, chciała z Tadeuszem spotykać. Nie jakoś tak. Jaki ma cel, bo zapomniałam. Mistrzyni złoczyńców, no to tym bardziej. Właśnie, słuchajcie, tutaj widzicie, mistrzyni złoczyńców 10. To jest moje przetłumaczenie moda, bo jest taki mod, który pokazuje levele. Ja go przetłumaczyłam tak, że zamiast tam LWL albo poziom, to jest tak w nawiasie napisane. Więc możecie też go sobie pobrać, jest na grupce, dam wam linka w opisie. Aha, i jeszcze mam bloga, zrobiłam bloga, na którym będę umieszczać te wszystkie rzeczy, które gdzieś tutaj się w filmach przewijały, żeby łatwo to uporządkować, bo ja sama jak szukam czasami jakichś rzeczy, które wypytacie, to mam trudność, żeby to znaleźć z filmów albo z opisów, więc stwierdziłam, że to wszystko umieszczę w formie blogowej, bo mi to łatwiej ogarnąć zwyczajnie. Także generalnie na blogu nic nowego nie będzie, będzie wszystko to, co jest w filmach, tylko w bardziej uporządkowanej formie. Nie wszyscy mają ogólnie też Facebooka, więc to, co na grupce się pojawi, to też będzie właśnie na blogu. Jakieś moje protipy, coś takiego. Mam nadzieję, że ci się typie w końcu ogarniesz, nie? To jest twoje, to jest twoje. To się nie ogarniesz. No nie! Serio? O, widzę, że wziął sobie jedzenie i poszedł oglądać to. Chopie. Aha, i tutaj będziesz teraz tam wiecznie palić, jak rozumiem. Albo już myślałam. Dlaczego posprzątaj? Czemu ty tego nie jesz? O co z tobą chodzi? Ta ma zabawy mało, poszła tańczyć. No tak, będziesz potem śmierdzieć. Ale to będzie masakra z tymi ocenami. Weź się za naukę. Ty też zresztą byś się mógł wziąć. No ty masz wykłady, odrobisz lekcje, to pójdziesz na wykłady. Chociaż jakoś się ten poziom podwyższy, nie? Magnus w ogóle już osiągnął full, że tak powiem, swój. Z tym, że kondycji mu brakuje, bo by mógł bardziej to rozwinąć. No ale co, jak śpi, to nie rozwinie tej kondycji dupa. Sylwia, serio, idziesz spać brudna? Co za laska w ogóle? O, następna śmierdzi. Co jest z tymi ludźmi? Czy wy musicie
śmierdzieć. Też niech się jeszcze pouczy. Ona ma tego mistrza złoczyńców. Jak to nie pasuje do niej? O, i przyszedł i idzie spać. Weź się poucz. Dopóki możesz, to się poucz. Gdzie on idzie? Co on idzie robić? Aha, idziesz tam aż. No tak. Dobra, mamy prawie full, więc będzie dobrze. No teraz już możesz iść spać, a nawet możesz więcej niż iść spać. Chodź, Sylwia, musisz spełnić zachcianki swojego chłopa. Przerąbane ma. W ogóle mam problem z inseminatorem. Zobaczcie, klikam sobie tu i mi się nie pojawia. I klikam sobie na Sima, no to się pojawia, ale tu się nie pojawia. Nie wiem dlaczego. Już wywaliłam wszystko. Myślałam, że może Sim Modder mi coś psuje, chociaż ja tam wywaliłam te addony od razu. Ale nie. Wywaliłam też Sim Moddera całego i dalej to mi nie wraca, więc coś innego musi kolidować. I nie wiem, o co chodzi. Może ktoś z was wie. Ty z tą blondyną masz... Nie, myślę, że masz więcej z nią. To by było ciekawe. Właśnie, ty nie masz kondycji. Może byś poćwiczył. O, chodź poćwiczyć. O, za 5 godzin masz... Co ty masz na siebie? Co to jest za sportowe? Muszę w ogóle zrobić fotę aż z tego wszystkiego. No straszne to jest. Ale dobra, może zdobędziesz tam punkt kondycji, to się jakoś uda. Stać wyżej. Stać wyżej? No, że ocenę mieć wyższą. O, właśnie, właśnie. Wykonaj zadaną pracę, będziesz śmierdzący, ale... A, jednak śmierdzący, nie chcesz tego robić. Także najważniejsze jest nauka, najważniejsze jest cisnąć, nieważne się śmierdzi. Dobra, tyle może być, jest okej. Okay. O nie, ty piaro, coś... Czemu? Jak ty masz iść na tą... Ty lepiej tam nie idź. Ja, niech ona tą... Czemu wy nie idziecie? Ja, co ona odwaliła? Niech ona się spóźni na ten egzamin. Ale niech ona zrobi sobie tą pracę domową. No, tak szybko, zrób pracę. No, szybko, szybko, szybko. Może zda. Nie, no, na czerwono jak byk. No trudno. Ja, ona nie zda. No nie zda. Czy zda? Zdała! Dobra, jest okej. Kadia kończy z oceną 3. O, panda 3. No dobra, niech będzie. Pogorszyły jej się te ocenki, no ale trudno. Poza tym wszyscy mieli 5+, także mimo tego, że Urban wcale tak dużo nie miał, to i tak miał dobrą ocenę. No spoko. Niech będzie im. Moim zdaniem niezasłużenie. Niech te lenie sobie pojedzą. Oczywiście dla nich już brak nie żarcia, bo tylko 3 porcje się robią. Ale zaraz dorobi. I co, ten biedny Tadeusz nie zdąży jakieś laski tutaj nawet wyrwać za bardzo. Te się nie dają podrywać. Chciałby iść na randkę. Nie ma z kim. W ogóle jak skończymy te studia, to weźmiemy sobie tą Sylwię do siebie na chatę. Oni są w ogóle są w związku. Aha, bo ja im dam przez przypadek związek. O, Boże, na spałko. O, chodź. Chodź do niej. Może ta spałko. Bo to jest taka simka, którą twórcy stworzyli. Ona no, piękna może nie jest, jak widzicie, ale no, może by tam coś spróbować. Lepsze to niż nic. No, kto tam do ciebie dzwoni? Interesują mnie jacyś ludzie. Powiedz mi, ile ty z nią masz. No, coś tam ma, ale się tutaj nie pojawia. No, to ma przekreślone. No, to ty, weź się zdecyduj. Ale pogadamy z nią, może się uda. Chciałam coś tam. Chociaż flirtować z nią, cokolwiek. O nie. O nie. Wyproś to, badziewie. Wyproś to. Won. I co, przekreślone to dupa, to nic nią nie zrobimy. Jeszcze nam do kibla włazi, no weź tradycje rodzinne, ja wiem, ale no ludzie, są jakieś granice. Trzeba się jednak będzie pouczyć, bo to bez sensu. O, super. Ten Tadeusz to będzie się musiał pouczyć, nieźle widzę. Jaka to lipa jest z tymi studiami. No przegłam, naprawdę, 24 godziny to jest zbyt duży problem potem, żeby to ogarnąć. Ona ma dobrze. No on ma tak, powiedzmy, że dobrze. On tej kreatywności nie wbije, bo to jest za dużo do wbicia. Kupię jakąś, nie wiem, może gitarę. Niech się na gitarze nauczy grać. No nie wiem, kurde, co zrobić, żeby jakoś to szybko wbić. No blondyna ma nieźle, o dziwo. Może jakby charyzmę trochę podbiła, to by było lepiej. Ara, Tadeusz. Nie, iść na uczelnię, to tam wbijemy tobie ten poziom jakiś normalny, ale... No, a czemu nie ćwiczysz? No dlatego. Raz sprzątanie szybko nam pójdzie. Jeszcze akurat mamy jesień, więc się to szybciej wbija wszystko. Ale już nie. Już sam nie będzie się uczyć. Oczywiście, że nie. Bo się obrazimy na siebie. Ty się tu przyłącz do wspólnej nauki, będzie okej. Okay. Ten też się szybko znudził. Poszedł spać. Głód mu to spadł. Ja nie mogę. Głupie simy. Telefon wyzwania. No i tak się powoli żyje. Już polazłeś spać. Jak do drugiego łóżka on poszedł? Ale czemu tam pożyczyć? Tu spał. 5 godzin egzamin. Sylwia, praktycznie o nią w ogóle nie dbałam, ona już ma full. Jak egzamin za godzinę? Nie, nie. Nie możesz mieć za godzinę egzaminu. Ja, oni się fatalnie czują. Nie, nie. Nie możecie. Tadeusz, odrabiaj te lekcje, szybko. Konaj zadaną pracę. O, już nie ma więcej prac. Ale lipa. Jeszcze on musi do kibla, ja. Szybko, wykonaj to. Idź na ten egzamin. Ja, Tadeusz, 4 minus. O, dupa, dobra, niech on idzie. Ja, warunek.
No dobra, oni na niego po prostu poczekają, bo widzicie, oni mają tutaj to, że o, tam, Jezu, nikt nie dostał dyplomu z wyróżnieniem. No trudno, 4,5 to w sumie nie taka zła ocena, no. Ale on z warunkiem, ja, ale lipa. No i co, teraz mogą się z niego śmiać. Dobrze, że tylko 24 godziny jednak te studia, bo by było ciężko. Idź na ten egzamin, nie, czy nie na egzamin, na wykład. Idź. Ja już nie chcę tego drugi raz przeżywać. Jest ta babka z suknią. Chodź tu ją wyrywać. Tu, no, rozmawiaj. Spędzaj czas. Sobie z nią pogadasz. No, ja wiem, on ma z nią przekreślone, ale no jak nie ma czego wybierać, no to nie wybieramy, nie? A ty, Sylwia, w tym czasie, nie wiem, pójdź sobie spać. Głodna. Ona idzie za nim. Ona go po prostu śledzi. Gdzie on w ogóle polazł? A, on się wrócił. O, poszedł spać. On sobie nie da pomóc, po prostu. Śmierdzisz i ty siedzisz przy ludziach, którzy jedzą. Jesteś obrzydliwy. O, już tutaj, tak, ćwiczyć. Śmierdzący chłop będzie ćwiczyć. Świetny pomysł. Nie, nie daj się, nie daj się. Nasrała na nią! Co? Aż się baba zaczęła śmiać. No, rzeczywiście śmieszne, się udusisz. Piękne to było. To było piękne. Dobra, jednak Sylwię lubię. Chciała sobie pograć, to jej dam, żeby pograła. Co ty tu masz? Tadeusz, ja tańczymy razem. Tadeusz nie chce flirtować. No, może ona go w sumie lubi. No, z kimś, no nie ma z kimś większej chemii. Jakbyś ty miała, to może bym, żebym ciebie wysłała do kogoś innego. Zobaczymy, co to będzie z tą Sylwią, bo ja tak nie jestem do niej już przekonana. Może nie będzie taka zła, ale zobaczymy. Wszystko się okaże, wiecie, w praniu. Ty dalej masz sobie ocenę. Pouczysz się parę razy, to może ci jakoś tu pójdzie. Teraz to już musisz zdać. I niech tyle ma i dobra. Jak się z sobą uczył, to niech mu będzie. A co ty o niej sądzisz? Może tutaj by dramę zrobić, że ich rozstanę ze sobą. O, ty już możesz się pocałować? O ja. O! Flirtujemy. Wiecie, no to są jego pragnienia, tak? Ale Okadi nie ma pod ręką, więc... Skoro chce z nią, to wiecie, ja nie będę tutaj mu zabraniać. A wręcz mu to ułatwię trochę. W sumie wiecie, on jakby tą Leokadię poznał jako nastolatek, więc niekoniecznie musi zawsze z nią chcieć być, nie? Zresztą ona z nami nie wraca po studiach do domu. Będzie mieszkać na razie gdzieś indziej. Więc... Może to jednak jest jakiś pomysł. Dobra, jeśli to zablokuje, bo skoro tego chcesz, to... Tylko teraz muszę ich pilnować, żeby razem czegoś nie zrobili. Jakie świnie tam się robią. Oje, z nią ma w ogóle dwa. Dobra, ty jak najdalej od niej teraz. Jak najdalej. Chodź tu sobie pograj. Przygotuj się na ten egzamin i w ogóle... Jakoś to będzie. Tadeusz i ja tańczymy razem. O, coś o zdradzie gadają. Idealną osobą do tego gadasz. Co tu się stało? Co to za woda? Durna krowa pewnie to zrobiła. Gdzie leziesz? Urban, gdzie leziesz? Kurde, już do niej. No jeszcze z nią usiądzie. No nie! Jeszcze z nią usiądzie, jakby było tego mało. A dobra. I ta krowa wszystko psuje. I co, tymi kopytkami jesz, krowo? W ogóle ta podmianka już jest klasyczna. Co się dzieje? Gdzie ta krowa idzie? Tadeusz, weź coś z tą krową zrób. Wypędź. Widzisz, że na mnie z podziwem? Aha. Ty weź ją spróbuj w ogóle oczarować. Może tobie się uda. O, jeszcze i nos połamał. Ja nie mogę. Durna krowo, won. Watoszka! O, Watoszka, już. No, ona nie chce. Nie. No i co? Głupio. Tadeusz, marny z ciebie uwodziciel. Cały czas się mijają, ja. O, fajną hałę twórcy zrobili. Nie ma co. Teraz dopiero zauważyłam. O, w ogóle mam podmiankę tego mopa. I ona działa, jak widzę. To jest ten mop z czwórki. Też ją podlinkuję. Czy ty wstawiłeś zupkę do mikrofalówki i ją zostawiłeś? Ty jesteś poważny. Widzę, że niektóre rzeczy się nie zmienią zwyczajnie. Kurde, 5 godzin, to jednak nie poczekamy za bardzo na niego. Nie, no chyba poczekamy, bo nie pamiętam, kurde, czy mam tego moda, czy nie. Jak mam, no to będzie dobrze. Czemu Sylwia śpi tu? Zresztą nieważne. Znowu chcę grać na tej gitarze, ja nie mogę. Ludzie, wy jesteście monotonni. No to Urban idzie na egzamin, chwila prawdy, zobaczymy jak to wyjdzie. A oni się w tym czasie starzeją. O, Leokadia. Ona ma i tak trwa ze schematu, także żadnego zaskoczenia tutaj nie ma. Czyli jednak nie mam tego moda, którego miałam mieć. A, dupa. Dobra, niech się powyprowadzają. Kto teraz następny? Kto się zmienia? Sylwia się zmieniła. Ale ciuchy to jej świetne wybrało, nie ma co. Chce być w sporcie? Co? Jemu się nie podoba. O ja. Czemu ci się nie spodobała? Ale się chemia nie zmieniła, to nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czemu tak zareagował. No i szczere to było. Nie ma co. I teraz ty będziesz stary. Starszy, no. O, temu to dobre ciuchy wybrało. No i co? Już dorosłość. A tutaj też masz świetne. Zobaczcie na te buty. Do tego dresu te buty. One się jakoś nazywają. A to już jak się nazywają te buty z tym takim przodem? Bo są w ogóle... Ostatnio widziałam, że są takie buty, wiesz, te takie tak oficjalne, że tak powiem. Takie, wiesz, ścięte u góry. Nie ze szpicem, tylko ścięte. Wiesz, jak one się nazywają? Trumienki. Ten to w ogóle ma za pomysł, zobaczcie. Rozpocząć karierę, wywiad, poszukiwać przygód, armia. No armia to pewnie po cioci. Ale ma fantazję, chłop. No dobra, damy mu jakąś na początek, bo wiecie, może to być tak, że on na przykład chce na początek mieć taką jakąś całą pracę, a potem sobie jakąś inną wybierze, no. Dobra,
Nie będziemy robić imprezy, ale możemy sobie trochę jeszcze z nią poflirtować i tak dalej. O, to będzie dobre, bo oni tutaj dostaną te pokoje. Podwójny pokój będą mieć. A, jeszcze tego brakowa jakaś profesor Iwonka. Dobra, to damy cię tą randkę z Agatą. Chodź podejść, bo ona może... O, właśnie, on wszedł tu, ona wyszła z pokoju. Co? O, ty cholero wredna. I sobie gdzieś idzie. Ja, nie idź nigdzie, chciałam z tą pogadać. Kochaj mnie. Co to ludzie? O, ktoś do nas przyjdzie do pokoju też. Pomoże, nie? Nie. A, czyli gra jest mądra, nie jest głupia. Nie daje dwóch simów do jednego pokoju. Jest! Wróciła. Chodź, zaproś ją na randkę. Więcej, zapytaj, umówisz się ze mną? O, tak. Ona, no, w ogóle, no, za piękna to może nie jest, ale, no, jest jakaś różnorodność. No, moim zdaniem Loket jest ładniejszy, ale z drugiej strony, no, nie znaczy to, że on musi z nią być, nie? Pozabawiaj ją i poflirtuj z nią i będzie dobrze. Nie będę ćwiczyć babo won. Idź sobie. O, pocałować już gorąco, chcę się całować, ja. Lecie damy romantyczne, a teraz damy gorące. No i co, wyzwania? Co to w ogóle wyzwania? Nie? Nią nie chcemy gadać? Teraz weź ją dotknij. Niech będzie niegrzecznie trochę. No ale co ją zagadujesz teraz? Ale on jest niegrzeczny, ja nie mogę. Jestem w szoku, że Urbanowi coś takiego kazałam robić. Biedny Urban. Wszystko niezgodnie z planem. No ale widzicie, no on sam chciał, tak? Sam chciał. Już miał jakieś inne myśli, o bara. Tutaj, tak. Jak on będzie miał, no to no co, no ja nie będę się ograniczać, nie? Co? Masz barabara z nią? Nie masz. Masz dalej gorące pocałunki. W ogóle jak te rzeczy, patrzcie, no 3,5 tysiąca punktów. No przecież to łatwo uzbierać potem te punkty na te nagrody wszystkie. No nas praktycznie na wszystko stać. O, damy to może na samą górę. Może akurat będzie chciał barabara zaraz, także się przyda. Zaraz ją gonimy, bo ona gdzieś sobie polazła. Tak, będziemy 300 pięter szli za nią. A ona gdzie? Gdzie nasza walentynka? No Agata, chodź tu do nas. Ty jak chcesz do kibla? Wiecie co, mamy tutaj dużo kasy. I tak zaraz musimy stąd iść. Damy to i to ja. To jest w ogóle to i to jest historia, jakby ktoś nie wiedział. To jest konwersja. No gdzie ona jest? No laska, gdzie ty jesteś? No i skorzystaj. O, ona śmierdzi, ja. Ale wlazła tutaj. Jest jakaś szansa na normalność. Przestanie śmierdzieć. Przestała. Czy ty wlazłeś tutaj na golasa? Ale świnia. No ale chcę, żeby on to miał. Nie chcę tak, żeby zaczynać to, a jak on tego nie chce. No, no nie chcę tak. No chodź do nas, chodź. Pomasujemy cię. Obejmujemy się. Zabawiana. Już do wcipasy. I cały czas gorące pocałunki musimy cisnąć. No on się jeszcze w nim nie zakochał, dlatego mu się to nie pojawiło. O, jest! Dobra, włazić. Właśnie też. Gada o gorących pocałunkach. Nie, nigdzie nie idź, bo mamy mało czasu. Laska, nie idź. Szybko. Nie, nigdzie nie idź spać. Właź tutaj. Przyłącz się. Niech on ją obejmie. Chciałam ratować sytuację, bo ona by sobie polazła. Całuj. Albo barabara od razu. I niech się dzieje, co chce. No, to jest najgrubsza akcja jak do tej pory z tym zdradzaniem. Dobra, mamy ją. O, ale w sumie... No dobra, ma straszne te oczki, takie malutkie. Może jak od razu, jak już nią steruję, to ją trochę zmienię. Nie no, ten nos to ona ma straszny. Patrzcie na ten nos. Musi strasznie na sobą mówić. W ogóle patrzcie na to, mam tą fryzurę co dla krowy, tylko w wersji takiej Sims 4. Może to, skoro ona nosi cały czas ten warkocz, to pewnie ma takie włosy pofalowane. Może jakoś ją da się odpicować makijażem. W ogóle mam aparaty na zęby, bo sobie wgrałam. Muszę Tadeusza widać taki aparat. Słuchajcie, dam jej takie okularki, niech ma. Może to trochę tak, wiecie, ją odmieni, żeby ten nos tak nie zwracać uwagi. Chodź się pokaż. No nie wiem, jak nie ma warkocza, to nie jest ona, moim zdaniem. Ale dam jej z powrotem ten warkocz, niech go ma. Dobra, Urban, wracamy do normalności. No i co, powroty? Ty w ogóle masz na sobie, bo to jest... to jest twój strój codzienny. No to fajnie masz. Uwielbiam te ciuchy, które im się wybierają. Słuchajcie, mamy po 20 tysięcy od każdego, więc będziemy musieli odjąć im tą kasę potem. No a z Leocadią, tak jak mówiłam, na razie poczekamy, niech ona sobie tutaj mieszka w okolicy. W ogóle będzie ten stream, o którym wam mówiłam. I sobie na tym streamie pogramy właśnie tymi rodzinkami i zrobimy z nimi porządek ostateczny. Kogo mam zostawić, kogo mam tam pozabijać, no bo jest ich dużo całkiem, a mi się nie chce nimi za bardzo grać. To jest nasz nowy dom. Tak wygląda w widoku sąsiedztwa. Jest ogromny. No i zobaczymy, jak będzie się tam mieszkać. Jest z zewnątrz ogromny, w środku nie jest taki duży. W ogóle widzicie to, co się dzieje na tej miniaturce. Co tu się wyprawia? No i jesteśmy w nowym domku. Powiem krótko o nim, bo tak jak mówię, film z nagraniem, jak go robię, będzie opcjonalny. Nie musicie go oglądać. Tutaj wam powiem tak mniej więcej na szybko. Starałam się zrobić taki mały domek. No i jest piętrowy, więc pewnie pożałuję szybko tej decyzji o piętrowości. No ale zobaczymy.
I tak, tu jest pokój Tadeusza. On jest zrobiony w takim nowoczesnym stylu. A jeszcze tu nic na półkach nie ma, no bo on dopiero wróci, więc jeszcze no nie mam co mu położyć. I on jako jedyny ma rolety, no bo mi tak najbardziej pasowało, żeby te roletki miał. Bo no firanki u nowoczesnego chłopa tak średnio. No Sylwia będzie musiała się dostosować do tego, że on tak ma. Tutaj głównie kolory to czerń, biel i trochę niebieskiego. Przedpokój jest bardzo wąski. Niestety żałuję tej decyzji, że on jest taki wąski, bo ja już wiem, co tutaj się będzie działo. Oni się tu będą blokować, ale no nie mam możliwości tego powiększyć, bo wiecie, w czwórce to bym sobie po prostu zaznaczyła ten pokój i powiększyła, nie? Tutaj niestety tak się nie da. Tu jest pokój Mateusza i Michaliny. Zresztą całkiem fajny. Zrobiłam go w takim stylu, żeby było dużo bieli. Trochę jest podobny do tamtego pokoju pod tym względem. Co prawda nie mają tych lampek, które się tak świeciły, ale no, trudno. Tutaj mam jakieś takie rzeczy, które już mieli u siebie w poprzednim mieszkanku, ale nie wszystko jest tak samo oczywiście. Tu jest do ćwiczeń jego, no bo nie miałam jakby za bardzo gdzie zmieścić. I oni jako jedynie mają balkon. No i na tym balkonie mogą sobie przesiadywać. I tu mają to zdjęcie. O, ono jest takie urocze w ogóle. Z kolei ich córka ma pokój tutaj. Weronika ma najbardziej gotycki pokój, jaki się dało. Na podłogę się nie zdecydowałam, żeby zrobić tutaj ciemną, bo było zbyt ciemno. I stwierdziłam, że w sumie ci rodzice raczej by nie chcieli mieć wszędzie ciemnych podłóg. No i dlatego ma taką białą, która się tak wyłamuje, ale jest zrobiona na taki stary styl. Ma podwójne zasłonki, bo ma i zasłonkę, i firankę. Ale to ze względu na wielkość tych okien musiałam tak zrobić. Ma jakieś tam różne przedmioty, które są związane z tym, co ona lubi. Da mi sprzęt do fotografowania, da mi jakieś tam róże i tak dalej. No i ona też lubi ćwiczyć, więc ma do ćwiczenia coś. Bo ona oczywiście fitness, no tak, jakby inaczej, nie? No i jest mała łazienka, strasznie mała zresztą. Już też żałuję tej decyzji, że jest taka mała. I tak, na dole mamy przedpokój razem z salonem. Salon to jest tylko i wyłącznie to. To jest cały salon. Jedna duża kanapa, jeden telewizor, półka, na której jeszcze za dużo rzeczy nie ma. Na razie mamy tylko tam jakiś album ze zdjęciami. Tutaj będziemy jakieś tam rzeczy kłaść, które są z nimi związane. A poza tym nic więcej. Twierdziłam, że też nie dam już tutaj dywanu, bo ten dywan by musiał być na całą tą długość, bo ja bym nie mogła inaczej wytrzymać. Ja i mój autyzm, no niestety nie. Nie mogłabym na to patrzeć. Więc stwierdziłam, że no tak będzie. Z kolei pokój Urbana jest pokojem przejściowym. Ma klatkę dla ptaków, w której no nie będzie ptaków. No wiecie, co się stało z ptakiem, więc nie chcę tego powtarzać, ale tą klatkę zostawiłam symbolicznie. Ma biureczko w stylu ikeowskim, jakiś taki nowoczesny komputerek. Dopóki on tutaj sobie będzie z nami mieszkać, no to nie ma potrzeby robić mu dwuosobowego łóżka. Niech ma na razie jedno, bo i tak się wyprowadzi. To jest pokój Natalii i Magnusa. I tutaj mamy piękną, wyłowioną rzecz, bucik. Poza tym zostawiłam im te półki, które mieli. Aha, właśnie. Ściany są pomalowane w taki sposób, że mają taką fototapetę z jednej strony, a reszta jest pod kolor. U nich zdecydowałam się na takie zielone kolory, takie roślinne rzeczy, bo oni mieli takie u siebie wcześniej w pokoju. No i półeczki musiały być koniecznie. Na nagraniu w ogóle będzie, że ta łazienka na dole nie będzie miała zasłon. Ja jej potem zrobiłam. I kuchnia. Kuchnia z małą jadalnią. No wiecie, nie będzie tutaj niedługo tylu ludzi, będzie lepiej. W ogóle teraz widzę, że tutaj są jakieś, nie wiem, maskotki? To chyba jest żyrandol do pokoju dziecka. Brawo ja, że dałam taki żyrandol. Jest różowy albo niebieski. No, już mamy normalny żyrandol. Kuchnia jest mała, ale musiał być nieśmiertelny zlew, który jest od zawsze w tej serii, więc no nie mogłam go nie dać. I tutaj mamy okna, które są połówkami. Nie są takie duże jak tam u góry, tylko są połóweczki, żeby właśnie te półki nam nie nachodziły na te okna. To jest z modów i też wam linka podam, jak znajdę. I mamy mały ogródek, mamy miejsce do ćwiczeń, mamy teleskop, mamy gdzie roślinki sadzić, no i autko też musi być koniecznie. Na razie nie robiłam tej ziemi tu, bo nie miałam autka wcześniej, a potem mi się już nie chciało. Na razie mamy golfika dalej, dopóki mamy mało kasy, bo mieliśmy mało kasy, teraz już mamy więcej kasy, 103, ja. No spoko, mamy to wszystko załatwione, kasa już jest, mamy 43 tysiące, to nie jest dużo, to nie jest też mało. Myślę, że mogłoby być śmiało mniej. Poprzebieram ich, pokażę wam ich. Zagramy sobie tylko jeden dzień, do nocy zagramy, bo już i tak dużo zagraliśmy na studiach. No, widzę, że ona chce bogato wyjść za mąż. Widzisz, co się da zrobić, żeby ona myślała, że on będzie bogaty? Da się to zrobić i chyba to zrobię, jeśli wyjdzie za niego za mąż. Bo jeśli w ciągu najbliższych, nie wiem, 3 dni mu dam. Jeśli znajdziemy mu, oczywiście 3 simowe dni, dziewczynę w ciągu 3 dni, która będzie miała wyższą chemię niż Sylwia, no to weźmiemy tą drugą laskę. I w ogóle dzięki za moda, żeby ich przebrać, bo ich w końcu mogę przebrać normalnie. Dobra, mam ich poprzebieranych w końcu i jestem mega szczęśliwa, że się udało to jakoś bezboleśnie zrobić. Każdy ma swój pokój i w ogóle, i jest wszystko dobrze. Jak powinno być. Muszę wam powiedzieć tylko tyle, że no, dziadkom też zmieniłam te ciuchy, bo tak jak mówiłam, już mam moda na ciuchy dla dorosłych
dla dziadków. No, że dziadki mogą nosić ciuchy dla dorosłych, no. Więc dzięki temu baza ciuchów jest większa i jest mi łatwiej teraz coś im wybrać normalnego. Spoko, no to co, pierwsze siku w nowym domu. Dla Sylwii to w sumie podwójnie nowy dom. Nowa rodzina totalnie. I w sumie, no, Tadeusz powinien przedstawić ją im i w sumie mogłaby z nim pogadać, bo ty ich nie znasz. Znaczy, znasz ich, no bo musisz ich tutaj znać, ale no, Mateusz już sobie jedzie do roboty. No tak. No to za bardzo sobie nie pogadasz, to chociaż z Magnusem pogadaj. W końcu ich poznasz, a ty się będziesz buntować. Ty masz być zbuntowana, tak sobie wymyśliłam dla ciebie. No więc każdy ma tutaj teraz swój kącik urządzony. Nie ma lipy. Mam nadzieję, że ten dom nie będzie pechowy dla nas. O, on chce sobie zasiać ziarno. Zasiać ziarno. Siejemy ziarno. Choć może w przyszłości nie będzie wyłożyć nam marnej. Czy jakoś tak. Zasadzimy ziarno. Ja się mogę znaleźć im jakąś robotę. Oczywiście pewnie się nie uda znaleźć pracy, którą ja chcę, żeby oni dostali, no ale to już jest normalne dosyć. Kurde, ale ona pasuje do tego pokoju i w ogóle do tego stylu, który chciałam dla Tadeusza. Więc może jednak spoko. O, tajną parcelę zdobyliśmy. W ogóle nigdy chyba nie chodziłam na tą parcelę tajną z wami. Może bym to naprawiła. Opiekunka szczurów. Szukaj jeszcze raz. O, już ci zniknęło, żeby jakąś inną karierę mieć? No tak. Nauka, nie. No, ten już jest senatorem na poziomie 9. Jaki to jest twarciarz? Dziennikarstwo poziom 3, nie. Coś wyżej, ty nie możesz być, no, barmanka, tak, tego mi brakuje. Krytyk kulinarny, no nie, no co to za karierę? Czyli wyszło, że dziennikarstwo musi Sylwia wziąć na razie. No, ale nie będzie to dziennikarstwo. Dobra, idź tutaj, na dół. Mało tu w ogóle rzeczy jest, tu mogą jakieś kwiatka jeszcze dupnąć. Tadeusz też nie ma już tych rzeczy, które chciał mieć, ja... Ale lipa. Przyszli goście, żeby powitać się w sąsiedztwie. No super, przyszli goście, nie ma co. Oj, Eliza, ja nie chcę. Nie chcę tego robić. Jak bez tego moda żyć? No się nie da. Ma taki strój. Co ja mam z nią zrobić? Co za ludzie w ogóle? Volvo Gangray, Władysław Zaklinacz, Eliza Noga. No rzeczywiście, sąsiedzi, nie ma co. Dobra, wezmę na razie naukę, bo to się pokrywa jakby z tym, że on chce być tym ordynatorem. A ty dalej masz, że chcesz być politykiem. No to dobrze, to ci poszukamy. Aczkolwiek polityka nie ma, spokojnie. W ogóle on chce być w prawie. Problem z tym prawem, jak na razie. No my mu byle co, no. Może krytyk kulinarny, a może nie. Aha, tylko krytyk kulinarny z takich ciekawszych. No bo barmana to tak nie. On by nie pasował na barmana. Dajmy mu tego krytyka kulinarnego, niech ma. Tadeusz, czy ty będziesz teraz miał pętlę i sprawdzał maile ciągle? Ci uspokój. Chcę z kimś flirtować. Na razie to, o, nawet dupsy nie ma w domu. Ten chce już gitarę kupić. No, mogę ci kupić, ale grać na niej nie będziesz. To już w ogóle któraś gitara, którą im kupuję. Chcę urządzić przyjęcie. Wiecie, że to jest dobry pomysł, bo no w sumie to jest przyjęcie domowe. Znaczy, w sumie to by była taka parapetówka, nie? Pierwszy raz w nowym domu. Kończyli studia. Idealnie by było. Może tą Agatę zaprosimy, ale Kadi nie zaprosimy. Chamskie to trochę, ale no, tak zrobimy. I zobaczymy, może któreś przypadnie do gustu Tadeuszowi. Jest niewykluczone. Chodzą ludzie, grupują się już i zaraz coś tu kupimy. Kupiłem im beczkę z sokiem, która pewnie zaraz i tak będzie pusta. Wybuchniemy takie badziewia. Może akurat ktoś się zjara. Pff, chodź, zaimponuj i zapal to, bo ty to wyglądasz do takiego, co właśnie by to zapalił. W ogóle ma idealną koszulkę, do tego jego gamerstwa idealnie pasuje. no tak. Tak, tego właśnie się obawiałam. Brawo. Ej, to jest głąb. Chodź, weź prysznic, już się nie ośmieszaj. Miałeś podrywać laski, a teraz co? Jeny, nie! Nie wchodź, kuzynce. Nie. Już się zaczyna blokowanie, już się blokują. Kosmitka jest, chodź, kosmitkę obczaisz. Flirtuj i w ogóle nie zagwiszcz. Tak to nie. O, ci już tańczą, kurde. Chyba ta Agata mu się bardzo spodobała. Idziemy opowiadać dowcipy tej kosmitce i zobaczymy. Jakby mieć jak kosmitkę jako żonę. O, to by było dobre. Hej, nieznajomy, wydawało mi się, że porwali cię kosmici. No, może tak właśnie być. Weronika, czy ty naprawdę... Naprawdę to robisz? Idziemy do tej kosmitki. W ogóle nie zasłaniacie im widoku. W ogóle. Co o niej sądzisz, mi powiedz. Jedno tylko, serio. A zapytaj się jej. No? No tak średnio widzę. Ale może ta kosmitka? No to są, ale nie, Weronika się tutaj myje, to nikt tutaj nie przyjdzie. W ogóle była ankieta, czy Weronika powinna mieć okulary. I większością głosów zagłosowaliście, że nie chcecie, żeby miała. Ale było dużo głosów, czy za. Więc jak na razie nie będzie mieć okularów, ale w przyszłości, no żeby wiecie, nie było tak, że no dużo osób było na to i dużo osób było na to. I że ja wybiorę po prostu taką małą przewagą jedną rzecz, to zrobimy tak, że ona teraz nie będzie miała okularów, ale jak będzie dorosła, to już będzie miała okulary. O, tak będzie sprawiedliwie, myślę. Idź pospędzaj z nią czas, czy może coś takiego. Impreza oczywiście do kuchni się przeniosła, no musiało się tak stać. Idziesz, ją tam całuj i w ogóle...
Kurde, ja wam powiem, że nie chciałabym, żeby ta Sylwia jednak tak do końca tu została. Może rozwód zrobimy, może coś takiego, żeby jakaś drama była w końcu. I oni zepsute jedzenie jedzą. To zdecydowanie jest dobra impreza. Co tobie w ogóle się podoba? A, stroje kąpielowe i makijaż. A jakby to mi teraz się też makijaż. I w ogóle patrzcie na to, jakby to wyglądało, że będzie Teresa i Tadeusz. No idealnie, no oni są dla siebie stworzeni. To jest w ogóle taka z wyglądu niezbyt. I jeszcze włosy jej prześwitują. Ale jest kosmitką i można jej wszystko wybaczyć. Dostała trochę make-upu. Nie wiem, wygląda komicznie trochę ten makijaż na niej, jak ona jest kosmitką. Co teraz o niej sądzisz? Nie. Dalej taki... W ogóle tobie miałam dodać aparat na zęby. Wejdziemy sobie do środka i wam pokażę od razu to, jak to wygląda. Jak znajdę, to też mogę podesłać linka. Widać. Ma aparat na zębach. No, mordkę ma teraz niewyjściową, ale aparacik jest. Że tej diastemy się pozbędziemy. Muszę edytować w ogóle tego skina, którego mam, bo właśnie wszyscy mam diastemę, a wolałabym, żeby właśnie to było w formie takiej nakładki na te zęby, że jak będę chciała diastemę, no to po prostu ją sobie dodam, a nie, że każdy musi mieć diastemę. Potańczymy. Może Teresa się dołączy. Kurde, fajna z niej by była babka, no. Kosmitka, no idealnie. Impreza, zabawa. W końcu dobrą zabawę mieliśmy. Chyba pierwszy raz w ogóle. Bo zawsze imprezy to były klapy. No Tadeusz, zrób coś do jedzonka. O, ty przyszłaś na koniec imprezy, Sylwia. Dużo cię ominęło. Wydałam Tadeuszowi zrobić jedzonko, żeby w końcu sobie rozwinął gotowanie, bo pewnie się przyda do awansu. Jeśli nie zdobędziemy następnej kariery, tej wymarzonej, no to... Powinniśmy jednak się skupić na tej, którą mamy. Tu wszyscy w ogóle platynę oprócz Marceliny mają. Biedactwo. No nie, no i idź sobie. Kamerdynera chcę, serio. Tadeusz, no nie. Gaś to teraz, jak jesteś taki mądry. Właśnie, nie dam czujki, brawo. Co za Tadeusz z niego? Mówiłam, że czemu rozwinąć to gotowanie. I się lubią? Jestem w szoku, że się lubią. O, patrzcie, Sylwii się bardziej Mateusz podoba od Tadeusza. Co tu się dzieje? Tu już widzę, że obrzydliwe dla nich to jedzenie jest. Nie dziwię się, zjarane na maksa. A wy nie świętujecie nowego domku? Jak ona już tutaj czeka, to może by było warto sprawdzić, czy rama za mocno nie skrzypi. No, widzę, że dzisiaj będzie urozmaicenie w stroju wojskowym. I wy tak samo możecie poświętować. W sumie to chyba wszystkim tak zrobię. Nie, właśnie nie spać, właśnie nie. Niech wszyscy poświętują, jak świętowanko to na całego, tak? No i dobrze jest. Reszta śpi, spokój, cisza, nareszcie. No dobra, i to koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. W końcu skończyliśmy studia i w końcu mamy naszą Sylwię, której nie wiem, czy chcemy. Nie no, nie wiem, kurde. Weźcie może mi sami podpowiedzcie, co myślicie o tej Sylwii. Czy Tadeusz powinien być z tą Sylwią, czy może szukać dalej mu kogoś? Czy ten pomysł z tymi trzema dniami jest dobry? No, widzicie, już jedna kandydatka jest, bo kosmitka jest całkiem spoko, ale szkoda, że ma z nią taką małą chemię. Jednak jakby miał większą z nią chemię, to by nie było żadnego gadania, byśmy ją po prostu wzięli, ale tak jak jest tylko jeden piorunek, to mało. No, dobra, no to tyle na dzisiaj. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam was na tego właśnie bloga, o którym mówiłam gdzieś tam na początku filmu, ale na razie jeszcze tam nie zdążyłam wszystkiego dodać, spokojnie, na razie są tylko dwa posty. Muszę to wszystko ogarnąć. Generalnie, jak już wszystko ogarnę, to wszystko będzie tam, bo mam dosyć dużo do przenoszenia. Widzieliście w ogóle, jak fajnie te rolety działały? One się właśnie podciągnęły. Dobra, bo się już budzą, ja tyle gadam. Zapraszam na wszystkie socjale, na Facebooka, na grupki i tak dalej. Na razie.